Ten wykład, czy raczej to spotkanie, ma stanowić jakby początek takiej miniserii spotkań, na których będziemy zastanawiali się nad tym, jak odbudować Polskę, bo temu, jak rozumiem, miały być one poświęcone. I oczywiście. O tych sprawach chciałbym, żebyśmy mówili, zwłaszcza, że one są tak aktualne, nie mają wymiaru historycznego, ale przede wszystkim współczesny. Ponieważ rzeczywiście działo się dużo ważnych rzeczy, bardzo optymistycznych rzeczy, jak przede wszystkim początek kampanii wyborczej w wykonaniu pana doktora Andrzeja Dudy. I rzeczy ważnych także ze względu na, na to, co ma zwieńczyć się dwoma aktami wyborczymi w tym roku. To właśnie pytanie, czy uda nam się odbudować Polskę przy pomocy kartki wyborczej. To byłoby najlepsze, najwygodniejsze, najkorzystniejsze, najbezpieczniejsze dla nas wszystkich, ale czy się uda? Troska o to, nas wszystkich na pewno przenika i z tej troski wynikająca pewnie praca. Ja chciałem dzisiaj postawić kilka pytań, które wydają mi się ważne przy rozważaniu tych właśnie współczesnych zagadnień, wychodząc od kwestii historycznych, to prawda, ale przechodząc szybko od nich, czy cały czas odwołując się do kwestii, aktualnych. Tak się składa, że pan profesor Jerzy Robert Nowak przysłał mi taką niedużą książkę, którą właśnie wydał pod tytułem Jak ratować Polskę. Bardzo dobra książka. Przeczytałem ją szybko, naprawdę z wszystkimi właściwie stawianymi tam diagnozami, pytaniami także Całkowicie się zgadzam i myślę, że dobrze by było, żeby tę książkę czytali czynni politycy. Ale poza zachętą do czytania tej książki aktualnej, chcę nawiązać do pewnych kwestii, które w niej się pojawiają na początek, zanim przejdę do, do zagadnień historycznych. Otóż zwraca uwagę profesor Jerzy Robert Nowak na pewien szczególnie Trudny moment, w którym musimy sprostać temu zadaniu odbudowy Polski. Otóż ten moment wiąże się z zagrożeniem zewnętrznym. W ostatnich 25 latach nie mieliśmy tego rodzaju sytuacji, w której zagrażałaby nam zewnętrzna agresja. Teraz mamy taką sytuację. Iwan Groźny i Maluta Skuratow w jednej osobie przypomnę, to był szef opryczników, Maluta Skuratow, takiej pierwszej tajnej policji, pierwszego KGB, można powiedzieć, w historii Rosji pukają dzisiaj do drzwi naszych sąsiadów, ale nie mamy żadnej gwarancji, wbrew niektórym głosom, które uważają, że takie gwarancje są. Nie mamy żadnej gwarancji, że nie zapuka do nas. I to czyni kwestię odbudowy naszego domu, a raczej przywrócenia w nim naszego gospodarza, kogoś, kto z troską będzie starał się ściany tego domu podeprzeć i obronić go przed ewentualnym nieproszonym gościem. Ta kwestia staje się niesłychanie pilna. Nagle pojawia się czynnik czasu, którego w tym stopniu nie mieliśmy wcześniej, czynnik czasu, sprowadzający się do kwestii, czy zdążymy odbudować dom, zanim ktoś do niego wejdzie, otwarcie, brutalnie. Stąd wyniknął między innymi mój głos, który wzbudził. Wiele zapewne słusznej krytyki, to jest kwestia dyskusyjna, ale głos, który był powodowany tym motywem. Nie możemy odkładać nadziei na zwycięstwo na potem. Musimy wygrać w tym roku wybory, jeżeli chcemy, żeby wybory miały po pierwsze cokolwiek jeszcze do powiedzenia w naszej rzeczywistości politycznej, a po drugie i ważniejsze, Żebyśmy mogli odzyskać to poczucie bycia u siebie w domu, zanim ten dom ktoś inny nam może zabrać, zaatakować, przejąć. Otóż to jest właśnie pierwszy dylemat, przed którym stajemy. Czy wybory, czy tak jak napisał o tym bardzo pięknym tekście. Jarosław Marek Rymkiewicz z okazji przyznania mu nagrody Tygodnika w sieci Człowieka Wolności, Człowieka Roku 2014. Wielki poeta nawiązał tam do wiersza, pieśni Reinalda Suchodolskiego, jednego z twórców najpopularniejszych patriotycznych poezji XIX wieku. Dalej, bracia do bułata, pokażemy, że Sarmata umie wolnym być. To do bułata wezwanie, prawda? Do czynu, który nie jest kartką wyborczą, ale jest odwołaniem do siły, do usunięcia siłą tych, którzy psują nasz dom, którzy źle nim gospodarują, albo którzy gospodarują nie dla siebie, nie dla Polski, to mam na myśli. I tu jest pierwszy bardzo ważny dylemat: czy mamy już powiedzieć, że wybory nic nie dadzą, że trzeba myśleć wyłącznie o wyrzuceniu siłą, przemocą tych, którzy nie pozwalają nam naprawić polskiego domu, bo sytuacja jest już tak dramatyczna, że czekać nie możemy? To jest bardzo poważne pytanie. Bardzo poważne zagadnienie. Mnie się zdaje, że jednak. Taka przynajmniej myśl towarzyszyła tekstowi, który opublikowałem przed Konwencją Wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, że w tym roku jest szansa na wygranie obu wyborów, na ocalenie demokracji i tego, co ważniejsze od demokracji w polskiej tradycji. To jest tradycja republikańska, tradycja, w której decydujemy o naszej wolności nie tylko z bułatem w ręku to jest oczywiście bardzo ważne narzędzie obrony wolności, ale także stając do wyborów w kole sejmikowym, sejmowym, bo bez tego głosu wolnego, wolność ubezpieczającego przez wybory, jesteśmy mniej Polakami, bo Polacy to nie tylko szabla husarska czy bułat sarmacki w ręku, ale to jest także właśnie walka wyborcza walka, którą łatwo skorumpować. I w naszej tradycji znamy to nie tylko z ostatnich wyborów tak skandaliczny sposób sfałszowanych. Ale wiemy, że nieraz grzeszyliśmy przeciwko tej podstawie naszej republikańskiej tradycji, w naszej historii wcześniej. Wiemy, że system wyborczy, pierwszej Rzeczpospolitej, tej najwspanialszej, największej z Rzeczpospolitych w naszej tradycji uległ. Korupcji już w wieku XVII. I to jest pewnego rodzaju przestroga, którą musimy pamiętać. Myślę, że takim bardzo dobrym w znaczeniu, bardzo wiernym spadkobiercą tego, co najgorsze w tradycji parlamentarnej, sejmikowej Rzeczpospolitej, tego przekupstwa, klientelizmu, tego kupowania głosów, kresek, przez lokalną magnaterię. Jest dzisiaj jedna partia, to jest PSL. Myślę, że PSL jest bardzo głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji, jakkolwiek gorzko to zabrzmi. Tak, nasza polska tradycja to nie są tylko bohaterowie. To są też ci, którym wystarczyło sprzedawać swoje głosy swoim panom, swoim zwierzchnikom, za to, żeby dobrze żyć w powiecie. Dziś PSL opanował ten mechanizm do perfekcji. Przypominając to, stawiam znów to bardzo aktualne pytanie, czy żeby odbudować Polskę, odnowić, wzmocnić, wystarczy akt wyborczy? Czy jeszcze on pomoże nam? Jeśli przyjmiemy założenie, że w tym roku mamy szansę wygrać wybory, że jeszcze warto spróbować tego pokojowego rozwiązania, to musimy rozważyć konsekwencje takiego założenia. Otóż te konsekwencje są niezwykle proste: żeby wygrać wybory, trzeba przekonać większość wyborców i drugi element dopilnować prawdziwości ogłoszonych wyników. To jest ta druga kwestia jest niesłychanie ważna, o tym mówiliśmy, każdy z państwa o tym na pewno w swoim kręgu rozmawiał. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy włączyli się w ruch kontroli wyborów, który jest organizowany. Wiem, że dzisiaj tutaj w tym domu jest ta sprawa przez kilkoro inicjatorów ruchu kontroli czy czy ochrony prawdziwości wyborów jest właśnie omawiana. Jak zorganizować masowy ruch, który taką właśnie kontrolę wyborów by zapewnił, zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych? To jest bardzo ważna kwestia, nie będę się nad nią zatrzymywał. Zachęcam tylko do tego, byśmy wszyscy w miarę możliwości w tym brali udział. Ale to nie wystarczy, bo wybory mogą być niesfałszowane i możemy je przegrać. Trzeba przekonać większość naszych współobywateli do tego, że dom, w którym mieszkają, nie jest wcale tak bezpieczny, zasobny i nie czujemy się w nim tak dobrze w perspektywie nie chwili bieżącej, ale w perspektywie pokoleń, które były przed nami i które po nas chcemy, żeby przyszły. I że w związku z tym potrzebna jest właśnie zmiana, właśnie odnowa. Jak przekonać większość współobywateli, zdobyć więcej niż 50% głosów, przynajmniej 50% głosów, żeby móc formować naprawdę nowy rząd rządzący samodzielnie, a nie w oparciu o jakieś szemrane koalicje, z których. Nie uda się zbudować nic trwałego, tak jak to było niestety udziałem bez żadnej winy prawa i sprawiedliwości, tylko udziałem tej partii w wyniku arytmetyki wyborczej po wyborach w 2005 roku. Koalicja z Andrzejem Leperem Świętej Pamięci i panem Romanem Giertychem nie skończyła się dobrze, bo dobrze skończyć się nie mogła. A więc trzeba zdobyć naprawdę 50% głosów i więcej. I trzeba oczywiście wcześniej zdobyć, Władzę, bardzo ważną władzę w Belwederze, urząd prezydenta, niezwykle ważny w całym systemie sprawowania władzy w Polsce, wcale nie ograniczony do pilnowania żandola, ale mogący być albo strażnikiem suwerenności Rzeczpospolitej, albo tym, który pilnuje interesów innych krajów Rzeczpospolitej. To bardzo ważna funkcja. Otóż w obu przypadkach musimy zdobyć więcej niż 50% głosów. I tu pytanie, jak to zrobić? Czy mamy się przypochlebiać gustom tych, którzy myślą inaczej? Czy mamy mówić jakimś innym językiem, nie tym, którym mówimy na co dzień między sobą, bo ten język jest uważany za nieatrakcyjny, niewłaściwy. To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudno na nie odpowiedzieć, do jakiego momentu można iść na kompromis z formą, inną formą, nową formą, żeby zachować treść najważniejszą, jaką chcemy obronić w wyborach. Treść, której podstawą jest dobro Rzeczpospolitej. Jak opowiedzieć o tym dobru i o jego zagrożeniu, tak żeby przekonać innych. Otóż to wydaje mi się zadaniem niesłychanie ważnym, byśmy rozważyli to, póki jest jeszcze czas. Dlatego postawiłem tę tezę, że być może należy próbować rozwiązać problem negatywnego, skonstruowanego przez 25-letni przemysł nienawiści, ufundowany na głębszej jeszcze podstawie 50-letniego, wcześniej 50-letniego. Przemysłu pogardy wobec polskości, jaki budowały władze komunistyczne, ten przemysł nienawiści w ostatnich 25 latach skoncentrowany na osobie Jarosława Kaczyńskiego, sprawił, że w ciągu kilku miesięcy rzeczywiście nie jest łatwo pytanie, czy jest możliwe przejść nad jego skutkami, nad jego niszczącymi umysły wielu milionów naszych współobywateli skutkami do porządku przezwyciężyć te skutki Tu oczywiście pojawia się następna kwestia a może nie powinniśmy się tym przejmować Profesor Jerzy Robert Nowak w książce o której wspomniałem stwierdza że nie powinniśmy się przejmować tym co myślą co mówią co robią tak zwane lemingi Jeśli potraktować wąsko te definicje lemingów to znaczy jako najtwardszy elektorat tych, którzy nie interesują się polską, interesują się tylko świętym spokojem, który może im zagwarantować najbardziej cyniczna, nawet i skorumpowana władza, to zgadzam się. Z takimi ludźmi nie porozumiemy się i nie warto szukać języka, a w każdym razie nie ma szans na to, żeby taki język zbudować w ciągu kilku miesięcy, jakie dzielą nas od aktu wyborczego jednego, a potem drugiego. Ale przecież tego rodzaju elektorat to jest, myślę, kilka, kilkanaście procent zaledwie potencjalnych wyborców. Niemała część wyborców Platformy Obywatelskiej to są ci, którzy zostali zdezorientowani przez systematyczną oczywiście pracę kłamliwych mediów, mediów, które służą tej władzy. Ta władza wbrew pozorom nie jest władzą głupią nie jest władzą, którą kierują ludzie nierozumiejący, na czym polega ich interes. Byście Państwo, zapewne większość Państwa doskonale to rozumie, wszyscy pewnie Państwo to doskonale rozumie, rozumiecie, ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście taki przykład. Cztery dni temu oglądałem koniec dziennika telewizyjnego, głównego wydania, cztery czy pięć dni temu, jeszcze dogasały strajki Górników, protesty górnicze i prowadząca dziennik pani Beata Tadla, witając gościa, który miał potem rozmowę w dalszej części, już po dzienniku, prowadzić w programie informacyjnym pana ministra Kosiniaka Kamysza, zwróciła się do niego z pierwszym, następującym jeszcze w ramach dziennika, pytaniem: Czy rząd obroni nas przed Majdanem? Cytuję dosłownie, niczego nie zmyślam, to było jedyne pytanie, jakie poszło, że tak powiem, w eter w głównym, najbardziej oglądanym wydaniu dziennika. Czy rząd obroni nas, czyli kogo? Panią Tadle, media służące temu rządowi, czy nie także parę milionów tych, którzy wierzą w ten przekaz? Że grozi jakiś straszliwy Majdan Polaków, którzy. Są tak niebezpieczni, że pani Beata Tadla domaga się, żeby strzelać już nie z broni gładkolufowej, ale skuteczniej, z bliższej odległości tak, żeby odstraszyć potencjalnych kandydatów do polskiego Majdanu, by nie było żadnej możliwości zmiany tej władzy, która tutaj jest i z którą milionom Polaków jest dobrze. Otóż jeśli poważnie potraktujemy tego rodzaju deklaracje, to musimy się liczyć z tym, że ta władza naprawdę zrobi wszystko, a nawet więcej, niż możemy sobie wyobrazić, żeby nie odejść, żeby utrzymać ster rządów w Polsce. Czy to znaczy, że nasza sytuacja jest beznadziejna? Nie dotrzemy do tych Lemingów z naszym przekazem troski o ojczyznę. Nie przekonamy tych, którzy przecież bronią swoich interesów, a z interesami się nie dyskutuje. Z poglądami można dyskutować. Z interesami dyskutować się nie da. Dla wielu set tysięcy naszych współobywateli zasadniczym interesem jest utrzymanie władzy przez sitwy dwóch partii rządzących. Dla setek tysięcy urzędników z tymi sitwami związanych, dla setek tysięcy ludzi, którzy dzięki tym układom robią interesy, powiedzmy to najdelikatniej, niezupełnie uczciwe. Tak, to idzie w setki tysięcy. Ale to wciąż oczywiście nie jest większość naszych współobywateli, ale to jest zdeterminowana i świetnie zorganizowana mniejszość. Czy ta mniejszość, dysponująca w dodatku wszystkimi istotnymi mediami elektronicznymi, największymi telewizjami, będzie w stanie raz jeszcze wygrać wybory dla siebie? Otóż myślę, że nie da się wszystkiego przewidzieć, wszystkiego zabezpieczyć, nawet przez najlepiej zorganizowaną władzę. Jeżeli my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ubezpieczyć się przed kłamstwem, wyborczym Przed sfałszowaniem wyborów, jeżeli zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć nowych wyborców, tych, którzy do tej pory z prawem i sprawiedliwością nie szli, Nie tylko tych ze strony tak zwanych lemmingów, ale także ze strony tych 40-45% naszych współobywateli, którzy do wyborów nie idą. Nieprawda, że te 45% to są jacyś, przepraszam za określenie Menele. Którzy nigdy nie będą zainteresowani niczym innym niż przeżyciem do następnego dnia. Takich jest niewielka mniejszość. Większość z tych, którzy nie idą do wyborów, to ci, którzy zostali do tego skutecznie zniechęceni. Zniechęceni oczywiście także przy pomocy tego ogromnego aparatu medialnego, który wmawia naszym współobywatelom, że każda polityka jest brudna, jest kłamliwa. I że najlepszą, najzdrowszą reakcją wobec niej jest nie brać w niej udziału, zostać w domu. Otóż musimy i do tej grupy trafić, a moim zdaniem te wybory, podwójne wybory w tym roku, są ostatnią do tego szansą. Bo jeśli trzeci raz z rzędu wygra obóz paraliżu demokracji polskiej, jeżeli wygra po raz kolejny kłamstwo wyborcze, czy to w formie tej agresji medialnej, czy to w formie sfałszowania wyborów, a najprawdopodobniej w obu tych formach naraz, to czy będzie można jeszcze odrodzić, przywrócić nadzieję nie tylko tym, którzy nie głosowali do tej pory, ale nam, którzy głosowaliśmy dotąd w każdych kolejnych wyborach z nadzieją, że coś się zmieni? Czy będzie można przywrócić nadzieję, że wybory coś jeszcze mogą? Czy nie będzie to ostateczny koniec demokracji w takiej formie, w której znana jest ona od wieków, kalekiej, wątpliwej, ale dającej nam przynajmniej szansę współodpowiedzialności za sprawy wspólne naszej Ojczyzny? Myślę, że jest tego rodzaju ryzyko ostatecznego zniechęcenia, zmęczenia. Tym kłamstwem, tą niemożnością, tym jakimś ślepym załukiem, w który brniemy coraz dalej, bez wyjścia. Dlatego tak ważne, tak wielkie znaczenie mają te wybory. Ktoś oczywiście powie: Opinie społeczeństwa są zmienne, bardzo trudno je przewidzieć może zniechęcenie w roku 2015 przerodzić się w wielki protest w roku 2016, 17 czy 20. protest przy urnach wyborczych. Możliwe. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przysz przyszłości, ale wszelkie racjonalne przesłanki pozwalają sądzić, że kolejnego wielkiego rozczarowania wyborczego po prostu nasza demokracja nie przetrwa. I wtedy zostanie ten drugi wariant, dalej, bracia do bułata. Ale pamiętajmy, że tego rodzaju sugestia, która wiele razy stawała w naszej historii, wiele razy odpowiadali nasi przodkowie na nią czynem, sięgali po bułat i bronili swojego honoru i godności. Tego rodzaju sugestia była. Podyktowana przez rozpaczliwe warunki, w których Polska się znalazła, kiedy można było już bronić tylko godności i honoru, nie można było obronić ścian polskiego domu. Profesor Jerzy Robert Nowak, do którego książeczki tutaj nawiązuje, zwraca uwagę na ten problem w kontekście, o którym także już powiedziałem w kontekście zagrożenia zewnętrznego. Bo oczywiście, załóżmy, że nie wyszkoli. Władza obecna tak dobrze policjantów, wojska, a szkoli przecież właśnie teraz praktycznie na górnikach. To są przecież swego rodzaju manewry, zdolności władzy obecnej do siłowego rozprawienia się z protestem społecznym, do zastopowania kolejnych protestów na większą skalę przy pomocy kul gumowych czy innych. Tak, władza to ćwiczy, jak najbardziej, jak najbardziej świadomie. Nawet założywszy, że udałoby nam się przełamać tego rodzaju blokadę, blokadę z kul gumowych, z pałek, z tej siły, którą dysponuje obecna władza w Polsce, to powstaje wtedy następna kwestia, ta, o której mówiliśmy. Ten właśnie kontekst bardziej dramatyczny, bo związany z używaną już siłą, otwarcie, a mianowicie, czy nasz bułat którego użyjemy w zwycięskim starciu z władzą w Polsce, wystarczy, żeby zatrzymać te oddziały, które są w Kaliningradzie, te oddziały, które są w połączonej przestrzeni wojskowej Rosji i Białorusi, a więc także na naszej granicy. Te oddziały, które już przeniknęły przecież tak łatwo, tak gładko do Ukrainy i w każdej chwili mogą przeniknąć mówi się o tym coraz głośniej na Łotwę, Estonię. To jest problem pytania, czy odpowiedzi na pytanie, co będzie skuteczniejsze w odbudowaniu naszej sprawności obronnej, zdolności do stawienia oporu wobec takiego wyzwania: czy wojna domowa w kraju, czy przejęcie władzy głosem wyborczym przez tryb demokratycznych wyborów w tym roku, który pozwoliłby użyć narzędzi państwa do możliwie jak najszybszego odnowienia sprawności obronnej Polski bo to jest nam potrzebne oczywiście nie wyrzucanie kolejnych miliardów pieniędzy złotych czy Setek milionów dolarów na projekty, które okazały się tylko wielkimi łapówkarskimi przekrętami, a nie przyniosły żadnego zwiększenia polskiej sprawności obronnej, ale wydania pieniędzy w taki sposób, żeby nasza armia była nowocześniejsza, zreformowania systemu naszej obrony terytorialnej, taka, żeby znów stał się on czymś realnym, a nie papierowym, żeby po prostu setki tysięcy Polaków znowu mogły poczuć się obrońcami Polski, a nie widzami w spektaklu, który pokazuje telewizja. Do tego potrzebne jest odzyskanie państwa. I tu pojawia się następna kwestia, którą także trzeba rozważyć. Otóż, jeśli sięgnęlibyśmy do bułata, jeśli miałoby się rozstrzygnąć to, czy Polska odzyska gospodarza, gospodarza, który ceni wartość tego domu, ceni dziedzictwo przodków, którzy ten dom zbudowali i chce zostawić go na mocnych fundamentach, sporządnie odnowionymi ścianami następnym pokoleniom, ta kwestia wiąże się z pytaniem następnym, czy możemy wygrać tę batalię o Polskę sami. I tu jest kwestia oczywiście pierwsza i najważniejsza y, odpowiedź, jaka się na tę kwestię nasuwa, jest taka, że musimy walczyć z założeniem tak, jakbyśmy byli sami. Że nikt nam nie pomoże. To na pewno myślę, że to jest założenie. Tak głęboko ufundowane w naszej historii, że nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń. W tej chwili kończę. Bardzo się z tego cieszę, bo to duża książka, nad którą wiele lat pracowałem. Książkę, która powinna się ukazać niedługo nakładem wydawnictwa literackiego, która była dla mnie bardzo poruszającym doświadczeniem, kiedy pracowałem nad nią. A mianowicie historia szczegółowa, bardzo drobiazgowa historia, już o tym Państwu wspominałem. Zdrady Zachodu wobec Polski w 1920 roku. Jak Wielka Brytania chciała wepchnąć Polskę w objęcia Lenina wtedy, w sierpniu 1920 roku. Nie pamiętamy o tym, a przykłady tej polityki, którą dzisiaj widzimy na przykładzie Ukrainy i spotkań w Mińsku, tak zwanego formatu normandzkiego. Ta polityka w każdym detalu, powiedziałbym, została przećwiczona już wtedy, w 1920 roku. Zanim było Monachium, w 1938, zanim była Jałta, w 1945, był Londyn, 1920 roku, który się nie ziścił dlatego, że Polacy chcieli walczyć sami. Nie, nie, nie. To, to moja książka, która została wznowiona teraz przez wydawnictwo Arkana w poszerzonej wersji. Natomiast to jest inna książka, która ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. Natomiast czy Polska wygrałaby w 1920 roku, gdyby walczyła sama, całkowicie odcinając się od Zachodu? I tu jest pytanie o pewnego rodzaju. Rozsądek polityczny. Otóż Polska nie wygrałaby wojny w 1920 roku, gdyby nie broń, gdyby nie materiał wojskowy, który wcześniej Francja przede wszystkim Polsce sprzedała. Gdybyśmy próbowali walczyć z całym światem w 1920 roku, nie wygralibyśmy, bo nie było takiej możliwości. Moglibyśmy wtedy walczyć tylko o honor i o godność. Ale Polska pod rządami Józefa Piłsudskiego. Potrafiła nie dać się związać dyktatowi Londynu i jednocześnie tyle, ile można było ze strony życzliwej wtedy Polsce, stosunkowo Francji, uzyskać pomocy materiałowej, żeby wytrzymać te konfrontacje na śmierć i życie z Rosją bolszewicką. I dzisiaj tego rodzaju pytanie też staje przed nami, czy sami obronimy się w walce z zagrożeniem. Nie tylko tym, które ma twarz Władimira Putina, ale z innym zagrożeniem, które dotyczy całej Europy. To zagrożenie ma twarz pani Grodzkiej, Konczyty Wurst. To jest zagrożenie nie mniej poważne od tego, o którym mówiłem przed chwilą. I znowu pytanie: czy sami mu sprostamy? Święty Jan Paweł II o którego wstawiennictwo tutaj modliliśmy się, miał nadzieję, że Polska zacznie, wznowi ten ruch odnowy Europy. Ale święty Jan Paweł II podkreślał, że jesteśmy zobowiązani do misji wobec Europy, że nie mamy walczyć tylko o siebie, ale mamy walczyć o całą Europę. Z pozoru brzmi to szaleńczo, jak to? To przed chwilą się pytałem, czy sami się obronimy, a teraz przypominam wezwanie świętego Jana Pawła II, żebyśmy walczyli jeszcze o innych? Myślę, że ten paradoks jest pozorny. Pokazuje on raczej na zjawisko historycznie ugruntowane od samego początku naszej państwowości. Jesteśmy częścią Europy, dzielimy jej los. Jeżeli Europa przepadnie, to Polska nie ocaleje. Polska sama. Na gruzach Europy nie wytrwa. I to jest kolejny bardzo ważny, powiedziałbym, kontekst, w którym musimy wpisać nasze rozważania, jak odbudować Polskę. Razem z Europą, z kim w Europie, a może z częścią Europy, z Europą Środkowo-Wschodnią, często stawiamy sobie tego rodzaju pytanie. Może tu powinniśmy szukać partnerów? W Rumunii, na Węgrzech, przecież szukaliśmy tych partnerów intensywnie do niedawna i na pewno ich tam znajdujemy. Choć inaczej układając swoje priorytety, premier Orban wybrał partnerstwo z Władimirem Putinem. Może ze Szwecją, może z krajami bałtyckimi różne tutaj konfiguracje przychodzą nam na myśl. Zwracam uwagę na to, że musimy i o tym myśleć, kiedy stawiamy sobie pytania. Oto jak odbudować Polskę. Tak, musimy zacząć od siebie, ale musimy szukać tych, którzy mogą nam i my im wzajemnie pomóc w walce o ocalenie Polski. To są ci, którzy chcą ocalić miejsce religii w Europie, którzy chcą ocalić swoją tożsamość narodową, ale nie kosztem zniszczenia innych sąsiadów. Musimy szukać tych, którzy rozumieją także bezpośrednie fizyczne zagrożenie, jakie wynika dla nas z neoimperializmu rosyjskiego. To wydaje mi się także bardzo ważnym kontekstem dla naszych rozważań. Dzisiaj, jakby w tym przeglądzie pytań, które sam sobie stawiam i które zapewne Państwo także sobie stawiacie, nie udzielę może wielu odpowiedzi, zresztą kim jestem, żeby odpowiedzi udzielać. Staram się przedstawić jak najszerszą panoramę tych zagadnień, w których trzeba umieścić dramatyzm tegorocznych wyborów, żeby z pełną odpowiedzialnością walczyć o zwycięstwo w tych wyborach. Pytanie, które jeszcze wydaje mi się ważne tutaj i konieczne do postawienia to pytanie, w którym próbuję się przeciwstawić, moim zdaniem fałszywie, postawę realizmu z postawą naiwności czy pewnego rodzaju romantycznego szaleństwa. Uważam ten zabieg. Kształtowania alternatywy między tymi dwoma biegunami za fałszywy, nieodpowiadający prawdzie naszej historii, prawdzie współczesnej rzeczywistości. Ci, którzy nawołują do realizmu dzisiaj współcześnie, mówią tak: widzicie, w Libii rządził dyktator bardzo nieprzyjemny zabijał ludzi, terroryzował, organizował zamachy, ale kiedy dyktator zniknął, przeszła wolność islamskiego typu przez ten kraj, jak przez tyle innych. Dzisiaj zabija się tam chrześcijan. Widzieliśmy wczoraj to straszliwe widowisko. Więc może lepiej, żeby rządzili tam dyktatorzy. Prawda? Idąc dalej, ci sami realiści mówią: Ale przecież może. Niezależnie od tego, jak bardzo nie podoba nam się Władimir Putin, czyż nie jest on ostatnim skutecznym puklerzem przed podobnym zagrożeniem, które od wschodu, od południowego wschodu mogło na nas iść, gdybyśmy mieli do czynienia z odnowieniem ISIS przez Czeczenów, a może ten sam Władimir Putin, chociaż dyktator, chociaż bezwzględny człowiek, swoimi twardymi metodami nie broni nas przed zalewem nihilizmu, który idzie od Europy Zachodniej. Otóż myślę, że kiedy ktoś stawia tego rodzaju pytania i powołuje się na swój realizm, abstrahuje od ostatecznego i najważniejszego pytania, które na koniec tego przeglądu postawić trzeba. Jeszcze dokonam potem pewnego rodzaju historycznej rekapitulacji. Otóż to pytanie ostateczne, które można sobie zadać, jest pytaniem, które także w naszej historii pojawiało się nieraz i w naszej wielkiej literaturze. Tu akurat mam na myśli dziadów, część trzecią. Z Bogiem, czy choćby mimo Boga? Tu akurat, na tej sali, w tym miejscu. Obok błogosławionego księdza Jerzego nie mamy wątpliwości, ale trzeba to pytanie ostatecznie także przywołać: czy chcemy złymi, nienawistnymi środkami, agresją, zabijaniem innych wygrać coś dobrego? Czy możemy w ten sposób osiągnąć coś dla Polski? Jeśli poddamy się tym, którzy, powołując się na szczytne hasła, w istocie depczą wszystkie przykazania dekalogu, z przykazaniem miłości bliźniego ponad nimi, na pierwszym miejscu? To jest pytanie, które także musimy sobie postawić. Musimy je sobie postawić, dlatego żeby. Spróbować raz jeszcze schierarchizować, jakoś, co jest dla nas najważniejsze w polskim domu, który chcemy odbudować, odnowić. Ktoś powie: zdrowy fundament, a więc gospodarka, wojsko tak, to jest nam potrzebne. To oczywiście zajmie lata. Jeśli, daj Boże, wygramy w tym roku wybory. Podwójne wybory, będzie można przystąpić do tego procesu, który jest absolutnie konieczny, o którym mówił tak energicznie i tak świetnie pan dr Andrzej Duda w czasie konwencji wyborczej. Tak potrzebna jest nam reindustrializacja Polski. Tego się nie uda oczywiście zrobić z dnia na dzień. Zniszczyć jest łatwiej niż odbudować, to wiemy. Ale na pewno trzeba do tego energicznie przystąpić do umacniania tych materialnych ścian naszego domu, które inaczej spruchnieją i się rozpadną, jeżeli zrezygnujemy z wytwarzania materiału, który pozwala nam ten dom utrzymać. Potrzebne jest nam jeszcze szybciej niż reindustrializacja, potrzebne jest nam skuteczne, sprawne narzędzie obrony naszego domu przed nieproszonymi gośćmi. Od nowa wojska, o tym już mówiłem. Zaangażowanie w tę czynność obrony własnego domu nie tylko zawodowych żołnierzy, ale setek tysięcy młodych ludzi, których świadomie oduczono odpowiedzialności za Polskę, to był wielki błąd. Ten błąd, który trzeba odwrócić. Ale jest coś jeszcze, bo ktoś powie, no może Putin nas nie zaatakuje, może takie straszenie dziś może wyglądające przekonywująco, kiedy widzimy obrazki z Ukrainy, kiedy słyszymy zapowiedzi dalszej agresji w naszym sąsiedztwie, ale przecież to minie niemożliwe, żeby taka wojna nas też dotyczyła. Otóż jeśli ktoś, wysuwa tego rodzaju sugestie, to kto wie, może ma rację, może za parę miesięcy okaże się, że Władimir Putin się uspokoi, że nie będzie tej dalszej agresji, że wrócimy do takiego poczucia błogiego, jakie panowało przecież w Polsce za Augusta III Sasa, że jest święty spokój, no mamy silnego sąsiada, który się zbroi, kilku sąsiadów silnych, którzy się zbroją, ale przecież nas nie ruszą. My nie jesteśmy groźni dla naszych sąsiadów, więc nasi sąsiedzi nie są groźni dla nas. Tego rodzaju sylogizm przecież nieraz w naszym myśleniu politycznym czy pseudopolitycznym występował. To oczywiście błędny sylogizm, tak nie będzie. Ale może on być dość skuteczny, żeby przekonać naszych współobywateli do tego, by wybrać święty spokój teraz, by. Liczyć na to, że ten dom, tak jak on stoi, pokazywany w telewizji, że jest ładny, że mamy w nim taką kolejkę pendolino. Możemy sobie puszczać. A więc możemy się w nim dobrze czuć. Nie myślmy o tym, co będzie pojutrze. Cieszmy się tym, co jest teraz, dzisiaj. Otóż myślę, że ten dom, nawet jeżeli naprawdę jego dzisiejsi zarządcy chcieli go konserwować chociaż chcieli wymienić w nim rury żeby płynęła w nich naprawdę ciepła woda tak jak to nam obiecywali to jeszcze nie uczyni z tego domu naszego polskiego domu bo najważniejszy jest ten czynnik niematerialny który z budynku czyni dom w języku angielskim łatwiej to wyrazić, bo to są dwa różne słowa: house i home. Jak z tego budynku uczynić dom rodzinny, taki w którym czujemy się u siebie i kiedy z niego wyjdziemy i zamieszkamy gdzie indziej, już nie będziemy u siebie. To właśnie co czyni ów dom wyjątkowym. To pięknie oddał kiedyś w wierszu Leopold Staff, w wierszu o tym jak próbował Budować swój dom. Zaczynał od fundamentów, zawaliło się. Zaczynał od ścian, także się zawaliło, więc zaczął od dymu z komina. Tak, ten dym z komina jest najważniejszy. To jest to ciepło, które ożywia cały dom, całe jego wnętrze, które czyni go żywym, jeśli można tak powiedzieć. To jest po prostu tożsamość tego domu. Co ją stanowi? Otóż na pewno na pierwszym miejscu wiara. Tak, bez wiary, którą zaczerpnęliśmy 1050 lat temu przez pośrednictwo czeskich i bawarskich księży z Rzymu łacińskiego, Polska nie jest Polską. To nie znaczy, że nie ma w niej miejsca dla ludzi, którzy wierzą inaczej, czy nie wierzą, ale podstawą polskiej tożsamości jest wiara chrześcijańska w rycie katolickim. Bez niej nie ma Polski. Ale Polska, ten dym z komina, który wypełnia nasz dom, to jest coś jeszcze ściśle związanego z tym dziedzictwem wiary chrześcijańskiej to jest poczucie wolności. Specyficznie przerobione, przepracowane w naszej historii, poczucie, że bez wolności nie ma Polski. I kiedy zastanawiam się nad tym zadaniem, które przed nami stoi odbudowy polskiego domu, to przypominam sobie, że przecież nie pierwszy raz stoimy przed tego rodzaju zadaniem jako wspólnota historyczna. Pierwszą odbudowę polskiego domu miałem. Okazję opisywać w pierwszym tomie dziejów Polski. To było po reakcji pogańskiej, po zapaści państwa, po jego rozebraniu przez skorumpowanych wielmożów w latach 1034-1038. Bardzo wiele elementów tamtego rozpadu państwa, tamtego rozpadu polskiego domu, dzisiaj jest także aktualnych. Ale znaleźli się ci, Którzy z Kazimierzem Odnowicielem potrafili Polskę odbudować. Z pomocą z Europy, tak, wtedy ta pomoc została udzielona. To nie był jedyny raz, jak wiemy, kiedy trzeba było odbudować polski dom. Potem, skutek rozbicia dzielnicowego w XIII wieku, pojawi się znów tęsknota za odbudową tego, co wieńczy polski dom, bo on przecież był, była Polska. Ale nie było tego dymu z komina, nie było korony na głowie polskiego orła. Polska nie była królestwem, nie miała króla. I tęsknili ci, którzy Polskę wtedy tworzyli, za powrotem korony. Bardzo pięknie pisze o tym w serii swoich powieści historycznych współcześnie, trafiających do młodzieży to bardzo ważne to pokazuje. Wciąż żywą aktualność tego zagadnienia Elżbieta Herezińska, pokazując ten właśnie etap, początek XIV wieku, walki o odnowę królestwa. Etap uwieńczony koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku, a potem wielkim dziełem jego syna, ostatniego z piastów Kazimierza Wielkiego. Dziełem niemilitarnym, może przede wszystkim, choć bitwa pod płowcami była bardzo ważna. Z 1331 roku, pokazała, że Polacy się nie boją, że są gotowi bronić swojego domu z bułatem w ręku. Trzeba ten bułat mieć na podorędziu zawsze. Ale to było dzieło przede wszystkim budowniczego kogoś, kto potrafił ten dym z komina nasycić wielką treścią intelektualną przez powołanie Uniwersytetu Krakowskiego. To było kapitalnie ważne dzieło, bez którego nie byłoby odnowionego królestwa. I potem zwieńczenie tej pierwszej odbudowy królestwa we wspaniałym triumfie bitwy pod Grunwaldem. Tak, trzeba było potwierdzić po kilkudziesięciu latach odbudowywania polskiego domu, że ten dom jest zdolny swoje miejsce w Europie obronić czynnie. Nie z bułatem w jednym ręku ale z potężną armią, która była w stanie wygrać największą bitwę średniowiecznej Europy. Rzeczywiście Grunwald jest kluczowym wydarzeniem w naszej historii. Kiedy teraz przygotowuję tom drugi Dziejów Polski, umacniam się w tym przekonaniu ponad wszelką wątpliwość. Ale potem to złudne poczucie bezpieczeństwa, siły spowoduje, że kiedy sąsiedzi wzrośli Ambicje i własną potęgę, przecież upokorzyli Rzeczpospolitą w 1655 roku, potop, rzucił Rzeczpospolitą na kolana, i przecież był moment, że były tylko dwa niewielkie skrawki, czy trzy na mapie całej ogromnej, prawie milion kilometrów kwadratowych, liczącej Rzeczpospolitej, niezajęte przez obce wojska. To była Jasna Góra, to był Lwów, to była niewielka okolica Podlasia. I właśnie w okolicach Lwowa, w Tyszowcach, 29 grudnia 1655 roku zawiązała się Konfederacja tych, którzy chcieli odnowić, odbudować polski dom zajęty przez obcych. Konfederacja Tyszowiecka, pierwsze nasze udane powstanie narodowe. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to pamiętali, że nasza tradycja nie jest tradycją przegranych powstań, ale powstań zwycięskich. To pierwsze wielkie zwycięskie powstanie to była Konfederacja Tyszowiecka, zawiązana, przypomnę tutaj słowa przysięgi konfederatów. Wszyscy za wiarę świętą, za krzywdy, za swobody nasze. Niezłomnym węzłem spojeni przeciw nieprzyjacielowi iść przysięgamy. Za wolności, prawa i swobody Rzeczpospolitej naszej bez wszelkiej dysmembracji, czyli rozbioru i rozerwania, puty póki cale Rzeczpospolita uspokojona nie będzie. Zdrowie łożyć przysięgamy. Ta determinacja, by odbudować dom, Wystarczyła, żeby wypędzić wrogów, ale nie wystarczyło jej do programu naprawy Rzeczpospolitej. Dom, chociaż wrogowie zostali z niego wypędzeni, pozostał niepodparty i zaczął chylić się ku upadkowi szybko na początku XVIII wieku. Ale tu pojawia się ten element, który chcę podkreślić na koniec dzisiaj element nadziei. Polacy nigdy nie rezygnują. Z odbudowy swojego domu. Nie porzucają go, żeby zostawić go na pastwę obcych, ale z uporczywym nawrotem, stale odnawiającym się w kolejnych już 360 latach, odbudowują polski dom. Pozwalają się cieszyć jego kolejnymi. Wspaniałymi dziełami. Ta nieprzerwana tradycja walki o polski dom y, bardzo mnie fascynuje i zastanawiałem się, jak to się dzieje, że ona tak właśnie uporczywie nawraca. Po Tyszowcach przecież wydawałoby się następne powstanie, o którym pamiętamy w obronie polskiego domu, to powstanie Kościuszkowskie. To nieprawda. W istocie, co pokolenie odnawiało się to doświadczenie. Po Tyszowcach przyszło, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, doświadczenie pomocy innym. Tak, mieszkamy w jakiejś części Europy, gdzie wspólnie ponosimy koszty naszych błędów i wspólnie cierpimy, kiedy obce imperia rozciągają tutaj swoją władzę. To było powstanie Franciszka Rakoczego w obronie Węgier w latach 1703-1711. Powstanie, w którym masowo wzięli udział Polacy, polscy ochotnicy z rodów sieniawskich, lubomirskich, potockich przede wszystkim i tysięcy ich klientów. To wielkie powstanie trwające 8 lat na Węgrzech było szkołą dla tysięcy Polaków walki o hasła, które były postawione na sztandarze tamtego powstania. Znamy te hasła później z naszych powstań. Cum Deo, pro patria et libertate. Z Bogiem o ojczyznę i wolność. To było hasło powstania Rakoczego. I niemal dokładnie to samo hasło wróci 30-20 parę właściwie lat później, kiedy Rosjanie wkroczą tutaj, już zbrojnie, otwarcie w 1733 roku i wtedy wybuchnie pierwsze polskie powstanie narodowe, Konfederacja Dzikowska w 1734 roku. Właśnie pod tymi hasłami a potem już klasyczne powstanie, wielkie powstanie, o którym czasem tylko zapominamy Konfederacja Barska 1768-72, pod tymi właśnie hasłami, w obronie tego polskiego dymu z komina, którego treść stanowi wiara katolicka i wolność, bez których nie ma Polski, nie ma polskiego domu. To powstanie, które wydawałoby się nie było skuteczne, Zostawiło dziedzictwo, które wystarczyło, żeby Polska, polski dom nie upadł do końca. A to dlatego, że ci sami, którzy brali udział w Konfederacji Barskiej, albo ci nawet, którzy stanęli z boku, wszyscy poczuli się zobowiązani tą wielką ofiarą złożoną przez dziesiątki tysięcy uczestników Konfederacji Barskiej i podjęli naprawę Rzeczpospolitej. Nie z bułatem w ręku, ale z piórem w ręku. I to jest rzecz kapitalnie ważna, którą chciałem w kontekście dzisiejszych wyzwań stojących przed Polską podkreślić. To było dzieło Szkoły Rycerskiej 1765 roku, przecież na Sejmie, który, czy po wyborze, może tak powiedzmy, po wyborze króla, który był nominatem carycy, podjęto dzieło. Edukacji patriotycznej elity, jakże dzisiaj nam potrzebne. Ale to dzieło by nie wystarczyło, bo nie wystarczy kształcić elitę tylko. Potrzebne jest wykształcenie powszechne obywateli. I tym dziełem zajął się ten sam Sejm, który zatwierdził pierwszy rozbiór, ale stworzył Komisję Edukacji Narodowej, bez której Polska by nie ocalała, tak jak nie ocalałaby bez kolejnych powstań. Bo to, że w szkołach Komisji Edukacji Narodowej przez 20 lat wykształciło się 100 tysięcy nowocześnie myślących patriotów, gorących patriotów polskich, sprawiło, że Polski już nie dało się zabić przez następnych 123 lata. To miało kapitalne znaczenie dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj jednym z pierwszych dzieł, które państwo nasze, po odzyskaniu go przez polskich patriotów, powinno podjąć, jest naprawa polskiej edukacji. Tak, tym musimy się zająć w pierwszej kolejności. Bo żeby byli obrońcy Polski, żeby reindustrializacja Polski się udała, musi być zmieniony system edukacji. Trzeba uczyć młode pokolenie, nowe, wkraczające do życia pokolenia, że bez Polski nie uda im się żyć dobrze, godnie. Że Polska jest tą najwspanialszą wartością, która podnosi nas do góry, a nie jest tak jak uczy tego Szkoła III. RP: obciachem, wstydem, garbem, obciążeniem, którego najlepiej się pozbyć. Na szczęście wiem, że są, były realizowane w zespole profesora Glińskiego i są przez Prawo i Sprawiedliwość podejmowane bardzo poważnie wysiłki na rzecz. Szybkiej, energicznej reformy polskiej szkoły. I to jest jedno z pierwszych zadań, które powinno być realizowane. Potem wiemy, potem były następne powstania, właśnie Kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, i w każdym pokoleniu wracało to doświadczenie walki o polski dom, o to, żeby nie zgasł ten ogień, który ożywia Polskę. Żeby ten dym z komina dawał nadzieję. Nawet jeżeli z pozoru wydawało się, że nie ma polskiego domu, to wciąż ten dym z komina w wyobraźni kolejnych pokoleń Polaków, w wyobraźni podtrzymywanej czynem, poświęceniem pracą, mądrą pracą tych, którzy chcieli odbudowy polskiego domu. Ten dym z komina powodował, że nie traciliśmy nadziei. I myślę, że dzisiaj ta nadzieja też do nas wraca, że możemy, że to nie jest tylko na kartce papieru do narysowania ten dym z komina polskiego domu, ale jest to zadanie, które możemy, musimy teraz zrealizować, musimy zmobilizować się do tego, żeby sprostać temu zadaniu, bo inaczej polskiego domu może za rok nie być. Czy to doświadczenie historyczne, które tutaj w tak wielkim skrócie przywołałem, czy to doświadczenie wykorzystamy? Myślę, że potrzebny byłby nam niezależnie od działań politycznych, niezależnie od tego ruchu, który jest tak ważny w tym roku ruchu kontroli wyborów kontroli ich prawdziwości. Potrzebne jest nam jeszcze jedno przedsięwzięcie, które możemy wykonać bez wygranych wyborów jeszcze. Ale żeby zmobilizować nas i jednocześnie ożywić naszą wyobraźnię przed tymi wyborami, w ich trakcie i po nich, po ich wygraniu, to jest coś, co nazywam roboczo Kongresem Polskiej Pamięci i Nadziei. Te dwa elementy muszą się spotykać, nie sama pamięć. I nie sama nadzieja, bo nadzieja bez pamięci jest głupia, a pamięć bez nadziei jest martwa. Spotkanie, na którym moglibyśmy przywołać wielkie dziedzictwo polskiej historii zastanowić się nad możliwością jego pokazywania młodszym w sposób skuteczny, żeby. Te filmy, które powstają już, bo przecież nacisk społeczny widać jest, to jest także źródło nadziei, potwierdzenia tej nadziei współcześnie, że ludzie wyraźnie chcą filmów o polskiej historii, mówiących z godnością, a nie z pogardą. Więc powstają takie filmy mniej lub bardziej udane. Niektóre wciąż jeszcze na półkach, jak znakomity film o żołnierzach wyklętych Jerzego Zalewskiego Historia Roja. Chodzi o to, żeby je z półek zdjąć i pokazać wszystkim, na czym polega patriotyzm poświęcenia i walki, także potrzebny. Otóż to i powieści historyczne tak często dziś pojawiające się na szczęście i trafiające do młodzieży, wspomnianej przeze mnie autorki, czy Marcina Wolskiego, czy Jacka Komudy, tutaj legion jest tych, którzy tworzą dzisiaj takie ożywiające wyobraźnie młodszego pokolenia nawiązań do polskiej historii. To bardzo dobrze. Chodzi o to, żebyśmy się mogli spotkać, lepiej zorganizować, żebyśmy mogli wymienić doświadczenia, byśmy mogli wskazać tych wspaniałych twórców polskiej kultury, którzy dmuchają w ten ogień pozwalający wydobywać ów dym z komina polskiego domu. Tych, którzy przypominają żołnierzy wyklętych, jak Przemysław Dakowicz, tych, którzy nawiązują do największych tradycji naszych wieszczów, jak Jarosław Marek Krymkiewicz czy Wojciech Węcel, czy Krzysztof Keller. Można by długo wymieniać te nazwiska, które trzeba stale przypominać. Nie zajmować się rzeczami trzeciorzędnymi, szóstorzędnymi. Nad tym ubolewam, że nasza prasa w ogóle zwraca uwagę na takie rzeczy jak jakieś skandale związane z jakimś panem Durczokiem z tvn czy kimś. Po co o tym pisać w ogóle? Jakie to ma znaczenie? Po co? Trzeba mówić o tym, co my mamy w swoim skarbcu, a nie o zgniliźnie, którą samo zainteresowanie nas obniża, poniża. Patrzymy w dół między nogi, zamiast patrzeć w górę, w niebo. To jest tego rodzaju różnica. Nasze media też powinny to uwzględniać. Otóż, tego rodzaju Kongres Pamięci i Nadziei, jaki chodzi mi po głowie, myślę, że. Może znajdzie sojuszników, może warto, żeby tego rodzaju kongres, którego symbolem może być ów dym z komina polskiego domu, wolnego, bezpiecznego po zwycięskich wyborach w tym roku, stanie się ciałem. Bardzo bym tego chciał. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zachęcam oczywiście do pytań, wypowiedzi. No bo, zwłaszcza, dzisiejszy temat nie jest jakimś tematem ezoterycznym, ale bardzo żywym, współczesnym. Bardzo Mówi Pan tyle o Rosji, o Putinie, etc., etc. W Policji Polskiej coraz więcej jest Ukraińców. Ukraińców oddzielnych albo Ukraińców mieszanych, w Słupsku, w Katowicach. Jest, to, jest to bardzo niepokojące, szczególnie jeśli chodzi o w uwagę w południowo-wschodnią Polskę. Jak, co by Pan powiedział dla, nam interesującego na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie i czy rzeczywiście ze strony Ukraińców, którzy coraz więcej przyjeżdżają do naszego kraju, zabierają swoje interesy, zabierają miejsca pracy, etc. etc. Także ja nie byłbym tylko taki pewien, że Ukraina została w tym spokoju i tylko Rosja nam zagraża, Putin i tak dalej. Jakie jest Pana zdanie, Panie przewodniczący na temat Ukrainy, Obecnego właśnie <laughs> sytuacji na Ukrainie i ewentualnie płynącego dla nas zagrożenia? Bo takie w moim przekonaniu istnieje. Już kilkakrotnie, już kilkakrotnie o tym mówiłem, oczywiście nikt z tu obecnych nie musi... Tego wiedzieć, czy do tego nawiązywać, ale moje stanowisko tu jest jednoznaczne. Nieukraińskie firmy wykupują najważniejsze strategiczne firmy w Polsce. Nie, nieukraińskie. Możemy mówić o rosyjskich, możemy mówić o niemieckich. Nieukraińskie zagrażają polskiej gospodarce. Nieukraińskie wojsko zagraża istnieniu państwa polskiego, po prostu. Ile razy słyszeliśmy otwarte groźby ze strony wysoko postawionych dowódców i polityków rosyjskich, że zniszczą Polskę. Czy mam to lekceważyć, powiedzieć, że mnie to nie interesuje? Ja doceniam absolutnie i kwestie pamięci o ludobójstwie, którego ukraińscy nacjonaliści dokonali na Polakach za to tylko, że byli Polakami na Wołyniu w Galicji Wschodniej, Nie wolno nam zrezygnować z walki o to, żeby ta pamięć stała się pamięcią Ukraińców także. Ale dla państwa polskiego, dla jego przyszłości, dzisiaj nie mam wątpliwości, zagrożeniem numer jeden jest zagrożenie militarne płynące ze strony kraju, który, przypomnę, nie tylko zaatakował drugi kraj, ale oderwał od niego fragment i przyłączył do swojego. To się nie zdarzyło w ostatnich 25 latach nigdzie. Nigdzie na świecie, nie tylko w Europie. Przypomnę, że ten precedens, na który powołuje się często każdy z obrońców Władimira Putina, że przecież dokonano rozbioru Nowej Jugosławii, oderwano od niej wcześniej, zmieniono w ten sposób granice w pojałtańskiej Europie, oderwano od niej y, tę część kosowską, ale nie przyłączono jej ani do Niemiec, ani do Stanów Zjednoczonych. A Rosja przyłączyła do swojego kraju inaczej niż było to, przypomnę, w przypadku agresji na Gruzję. Na tym polega różnica w stosunku do wojny w Gruzji. W Gruzji formalnie pozostawiono fikcję niepodległej Osetii, prawda, którą oderwano od Gruzji, podobnie jak niepodległej Abchazji. Tutaj przyłączono Krym do Rosji. I dzisiaj wiemy dobrze, że. Projekt Noworosja, o którym oficjalnie powiedział Władimir Putin rok temu, jest realizowany, czyli projekt przyłączenia kolejnych obszarów Ukrainy do Rosji. I jeżeli ktoś mówi: No dobrze, ale przecież te tereny nigdy nie należały historycznie do Ukrainy, Krym, prawda? Czy wątpliwa jest ta przynależność Doniecka, Ługańska do Rosji? To ja zadam brutalne pytanie. A Kotlina Kłodzka należała kiedyś do Polski? A Szczecin należał kiedyś do Polski? To jest brutalne pytanie, ale trzeba je postawić każdemu, kto mówi Rosja ma prawo do Krymu czy do Donbasu. Jeśli tak, to Rosja zastuka tutaj i powie, tak jak to zrobiła w grudniu zeszłego roku. Ślązacy. Ludzie, którzy wybieracie narodowość śląską. Skoro Niemcy nie chcą wam pomóc, to my wam pomożemy. Był ten list, o którym tutaj mówiłem, jeszcze raz podkreślę, nie było takiego gestu w stosunku do żadnego innego kraju. List przywódców, nie wiem, byłych czy aktualnych, to mnie nie interesuje, ale tych, którzy podpisali się jako przywódcy Związku Ludności Narodowości Śląskiej do ambasadora Federacji Rosyjskiej, żeby nie celować rakietami w Śląsk, bo Śląsk to nie Polska, Śląsk jest prorosyjski i Śląsk chce opieki ze strony Federacji Rosyjskiej. Otóż ja nie widzę żadnego paralelnego zagrożenia ze strony Ukrainy w stosunku do tego. Są nacjonaliści ukraińscy, jak najbardziej, są dzisiaj w wielu partiach, które wygrały te wybory. Ale oni uczynią z tego kraju zarzewie wojny z Polską tylko wtedy, jeżeli od Ukrainy oderwie się wschodnią Ukrainę. Jeżeli pogodzimy się wraz z całą Europą z tym, że agresja popłaca. To wtedy agresja Ukraińców, którym zabrano wschodnią część kraju, zwróci się oczywiście przeciwko Polsce. Dlatego uważam, że w naszym, interesie, w naszym interesie jest, żeby nie dopuścić do okrojenia Ukrainy. Bo Ukraina, na której mapie i w rzeczywistości znajduje się Krym i Donbas, nie może być Ukrainą rządzoną przez nacjonalistów, bo tam nie mieszkają nacjonaliści ukraińscy. Trzeba szukać podstawy obywatelskiej dla takiego kraju, który rozciąga się za Don i na Krym. Ukraina okrojona od wschodu, im bardziej okrojona od wschodu będzie Ukraina, tym bardziej będzie nacjonalistyczna i tym bardziej będzie antypolska. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tego scenariusza się boję. I dlatego uważam, że powinniśmy robić tyle, ile możemy żeby do tego scenariusza nie dopuścić. Bardzo proszę. Tutaj jeszcze pan, najpierw potem pan. Michał Czubak. Panie profesorze, mam takie pytanie. Czy pana zdaniem, po tak, że w X wieku przyjęliśmy chrześcijaństwo Zachodu, teraz powinniśmy przyjąć demokrację bezpośrednią w Zachodu? Przepraszam, nie zrozumiałem. Demokrację bezpośrednią w jakim znaczeniu? W sensie... W sensie ustroju referenda, żeby się częściej odbywały w, w tym sensie. W tym szwajcarskim. No. Szwajcarski. A, rozumiem. Znaczy pan zadał pytanie, czy trochę to może ryzykowna paralela, ale że skoro w X wieku przyjęliśmy chrześcijaństwo z Zachodu, to może teraz powinniśmy przyjąć z Zachodu, jak rozumiem ze Szwajcarii przede wszystkim tutaj, Wzór demokracji bezpośredniej, czyli referendalnej, i tutaj ktoś dorzucił jeszcze, przepraszam, że, że nie potrafię wymienić nazwiska, hasło jednomandatowych okręgów wyborczych. To są, myślę, bardzo ważne kwestie. Ja byłem sceptycznie nastawiony do jednomandatowych okręgów wyborczych, kiedy to hasło się pojawiło. Przyjmowałem rację tych, którzy mówili, że w takim układzie będziemy mieli do czynienia z wybranymi w każdym z jednomandatowych okręgów lokalnymi stokłosami. Przepraszam, przypominam taki senator, jedyny, który wygrał w 1989 roku wybory poza OKP. Czyli kimś, kto przekupi lokalną społeczność po prostu. Dzisiaj nie jestem już taki pewien, czy miałem rację, tak negatywnie, krytycznie ustosunkowując się do tego. Jest oczywiście ryzyko, którego symbolicznym nazwiskiem jest Stokłosa. Ale wiemy też, jak źle funkcjonuje demokracja partyjna. Wiemy to. I dlatego moim zdaniem ta obietnica, którą złożyła, Platforma Obywatelska lat temu 10, bo złożyła Platforma Obywatelska taką obietnicę swoim wyborcom, że zmieni system wyborczy w kierunku jednomandatowych okręgów, przynajmniej na początek, no, w części wyborów, prawda senackich. Otóż wydaje mi się, że ta obietnica być może powinna być przejęta przez opozycję. Może warto byłoby tego rodzaju obietnicę nie złożyć na czas wyborów, ale wypróbować ją jednak. Tylko oczywiście wymaga wymagałoby to, przepraszam, że tak to określę, samo poświęcenia aparatu partyjnego opozycji. Bo każda partia, i to nie jest zarzut pod adresem prawa i sprawiedliwości, każda partia ma te same tendencje strukturalne. No, ci, którzy rządzą partią, funkcjonariusze to mam na myśli, średniego szczebla, ci, którzy walczą o miejsce, Odpowiednio wysokie na liście, które zagwarantuje im albo da bardzo wysoką szansę wyboru, no nie są zainteresowani wyzwaniem wyborczym, prawda? ryzykiem, że stracą te przywileje. To jest problem. Dzisiaj skłaniam się inaczej niż kilka, kilkanaście lat temu ku tezie, że warto spróbować jednomandatowych okręgów wyborczych. Przykład nie tylko Szwajcarii, ale Anglii, najstarszej demokracji. W której ten system funkcjonuje, moim zdaniem, wart jest mimo wszystko, mimo całej różnicy społecznej, historycznej, która dzieli nas od wysp, wart jest spróbowania. A więc dziś ostrożnie odpowiedziałbym na pana pytanie, dlaczego nie? Proszę bardzo. Proszę. Andrzej Welo, w swoim wykładzie pan ani słowem nie wspomniał o Unii Europejskiej. W związku z tym moje pytanie jest następujące. Czy w ogóle Polska ma szansę wybić się na suwerenność, będąc w Unii Europejskiej? Bo jak Państwo i Pan Profesor zdają sprawę, 85% stanowionego, stanowionego prawa to jest prawo unijne. W I dziękuję. Dziękuję bardzo. Ma Pan oczywiście rację, że wprost o Unii Europejskiej nie powiedziałem, ale mówiłem o niej pośrednio. Mówiłem mianowicie o tym, że Pytanie, czy sami potrafimy odbudować polski dom, czy w ramach Europy, to jest właśnie pytanie o Unię Europejską. Nie odzyskamy niepodległości, jeżeli nie zmienimy struktury, w której jesteśmy. Samo wyjście, powiedzenie, ja się obraziłem, nie jestem już w Unii Europejskiej, moim zdaniem, może mieć skutek tylko jeden. Jaki? Rozbiór. Rozbiór. Po prostu są silniejsi od nas sąsiedzi. My sami nie wygramy z Unią Europejską i z Rosją. Doświadcza tego premier Orban. On zdecydował się nie wyjść z Unii Europejskiej, przecież nie wyszedł z niej, ale podjął pewnego rodzaju grę o większą suwerenność, o rozluźnienie tego pancerza, który krępuje rozwój Węgier. Jak to zrobił? Otwierając się na Rosję. Rosja w stosunku do Węgier ma nieporównanie mniejsze interesy i apetyty niż w stosunku do Polski. Węgrom dużo łatwiej jest tego rodzaju grę prowadzić niż Polsce ze względów geopolitycznych. A więc myślę, że droga do odpowiedzi na pana pytanie, pytanie, które przecież mnóstwo ludzi sobie stawia na tej sali, ja sobie stawiam także, jak odzyskać polską suwerenność. Dla mnie to pytanie, odpowiedź na to pytanie prowadzi przez zmianę Unii Europejskiej, zmianę, w której Polska będzie szukała partnerów do takiej zmiany. Wystąpi jako przepraszam za takie wyświechtane określenie, aktywny gracz na forum Unii Europejskiej o zasadniczą zmianę tej struktury, bo na razie jedynym aktywnym graczem na rzecz zmiany struktury Unii Europejskiej jest Władimir Putin. Tylko on gra o te zmianę aktywnie, udzielając pożyczki 11 milionów euro partii pani Marine Le Pen, finansując w całości młodzieżówkę czy w bardzo dużej części młodzieżówkę głównej prawicowej partii hiszpańskiej. Finansując cały szereg bardziej skrajnych, bardziej marginalnych, ale przez to wcale nie mniej ważnych partii prawicowych w Europie Zachodniej. Otóż ja się pytam, gdzie jest dziedzictwo Jana Pawła II? Czy Jan Paweł II powiedział odwróćcie się od Europy? Nie błogosławił. To było wielkie fałszerstwo które, propagandowe, które zbudowano wokół obecności Jana Pawła II w Sejmie. Kiedy powiedziano, że papież pobłogosławił Unię Europejskiej i Polsce poddającej się Unii Europejskiej. Nie, papież powiedział zupełnie coś innego, że my już od tysiąca lat jesteśmy w Europie. Nie potrzebujemy do niej wchodzić, ale skoro w niej jesteśmy... To dzielimy współodpowiedzialność za nią, i dlatego musimy szukać tych, którzy, podobnie jak my, myślą o kryzysie Europy. Są tacy w Niemczech, są tacy we Francji, widzą z przerażeniem to, co się dzieje z Europą. Są oczywiście w Holandii, w Szwecji, w różnych krajach, są w mniejszości, są słabsi, ale im bardziej będzie rozpadała się Europa, tym bardziej powstanie ryzyko, że to hasło zmiany Unii Europejskiej przejmie ktoś taki jak Władimir Putin, jeżeli my sami, Europejczycy, nie zorganizujemy się do tego, żeby o Europie decydować bez sił zewnętrznych. Myślę, że Polska ma tu bardzo duże zadanie do odegrania. To oczywiście jest scenariusz rozpisany na kilkanaście lat. Moim zdaniem, jednorazowe wyjście z Unii Europejskiej, taki akt odwrócenia się od Europy. Krótkoterminowo może się skończyć dla nas bardzo źle. Może nie mam racji, oczywiście, no ale biorę pod uwagę te czynniki, o których mówiliśmy wcześniej. Proszę bardzo, to może dwa głosy, pan i pan. Naraz, proszę bardzo. Który, znaczy, któryś z panów pierwszy, tylko ja odpowiem na obydwa. Panie profesorze, kiedyś pan nam tu mówił o piśmie Lenina, które pan zobaczył, w którym było napisane, że bronimy strefy sfer, południowej. A z Niemcami się zawsze z Panią Polski domówimy. Ta sprawa tu padała i to jest rzeczywista sprawa, że dzisiaj bardzo łatwo się domówić. Druga sprawa. Czy prawdą jest, że na Litwie powstała Litewska Republika Ludowa Zielonych Ludzików? Tak nie słyszałem w informacji. Sądzę, że zmienia się ta sytuacja. Ona nie jest całkiem, no, że tak powiem, stała, stabilna. Oczywiście, długofalowo Rosja z Niemcami zawsze mogą się porozumieć i spotkać gdzieś na terenie Polski, prawda? To wiemy z doświadczenia wielosetletniego. Ale w Niemczech ścierają się jakby dwie tendencje polityczne. I tego Lenin zresztą też był świadomy. Jedna sprowadza się właśnie do tej szkoły zgody z Rosją. Bismarck był tego reprezentantem. Dlatego Władimir Putin jak najchętniej nawiązuje do tradycji, oczywiście nie Hitlera i Stalina, bo to nie wypada, ale do czasów Bismarcka. To był partner dla Rosji dobry, prawda? Bo rozumiał, że zawsze trzeba z Rosją, jeśli idzie o interesy niemieckie. Ale jest druga tradycja niemiecka, żywa także, tradycja Mitteleuropy, prawda, podporządkowania całej Europy Środkowej i Wschodniej Niemcom, bez dzielenia się tym obszarem z Rosją. Bo dlaczego mamy się dzielić z Rosją? Przecież Rosjanie to barbarzyńcy, Słowianie. Ten punkt widzenia niemiecki, poczucie wyższości, nawet rasowej powiedziałbym, nad Słowiańszczyzną, dotyczy także Rosjan, nie tylko Polaków. A więc te dwa elementy ścierają się ze sobą i powodują, że nie wszyscy w Niemczech, że tak powiem, z takim entuzjazmem patrzą na, na sojusz, nazwijmy to tak, z Putinem. Oczywiście, tego rodzaju spojrzenie, które zarysowałem przed chwilą na dwie szkoły myślenia geopolitycznego w Niemczech, nie uwzględnia jeszcze zmian cywilizacyjnych, które nastąpiły w Niemczech w ostatnich kilkudziesięciu latach. Dorosło, dorasta pokolenie kol, kolejne już pokolenie które nie identyfikuje się z tą tradycją imperialną niemiecką, ale które reprezentuje Partia Zielonych, które reprezentuje ruch obrońców praw człowieka, które patrzy na Rosję z nieufnością z innych powodów niż chęć zagarnięcia Europy Środkowo-Wschodniej przez Niemcy. To jest pokolenie tych, którzy naiwnie może wierzą, że polityka się skończyła, że liczy się tylko, no, można powiedzieć, ta przemiana cywilizacyjna. Na drodze, której stoi najsilniej Władimir Putin. Ruch Zielonych, te ruchy wszystkie obrażające religię, są bardzo silne w Niemczech i one są przeciwko Putinowi, one są przeciwko zgodzie z Rosją, bo Putin reprezentuje dla nich wszystko, co jest im obrzydliwe. Lewica, część tej cywilizacyjnej lewicy w Niemczech, jakkolwiek nam powiedziałbym niemiła ze względów ideowych, na pewno jest przeciwko zgodzie z Rosją Władimira Putina. I to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, jeśli spojrzymy na Niemcy jako na kraj, który dzisiaj realizuje swoją politykę w stosunku do Rosji. Wydaje mi się, że kanclerz Angela Merkel nie jest tak jednoznacznie prorosyjska jak jej poprzednicy, w szczególności kanclerz Schroeder i najbardziej prorosyjski z kanclerzy niemieckich ostatnich lat no dzisiaj wciąż wypowiadający się w sposób szokujący pod tym względem, Helmut Schmidt, ma 95 lat czy 4, ale wciąż bardzo czynnie się wypowiada na rzecz oddania całej Europy Wschodniej Rosji, po prostu, prawda. Ten największy przyjaciel Edwarda Gierka. <tryk> Otóż... W Niemczech różne stanowiska się ścierają. Kanclerz Merkel na pewno nie jest entuzjastką osobistą Władimira Putina, natomiast oczywiście musi uwzględniać interesy wielkich kół przemysłowych niemieckich, które chcą robić te interesy właśnie z Rosją. I tak widzę grę, którą prowadzi, grę pozorów, którą prowadzi kanclerz Merkel w tej chwili w sprawie Ukrainy. To jest udawanie, że porozumieliśmy się z Putinem, że jest zgoda. Skoda, z której nic nie wyniknie, nie będzie przecież żadnego pokoju na Ukrainie, ale wy, wykazując kolejne, że tak powiem, gesty dobrej woli czy wiary w te fikcyjne porozumienia, kanclerz Merkel zdobywa kolejne punkty na rzecz tezy, że z Rosją Władimira Putina nie da się zrobić interesów, że nie da się zawrzeć stabilnego układu. I tu jest swego rodzaju gra, przeciąganie liny. Kto wygra walkę o wpływy w Niemczech? Czy ci, którzy, których wymieniłem już te siły, które nie są nastawione entuzjastycznie do Władimira Putina, czy Władimir Putin zastraszy niejako opinię niemiecką i przekona do tego alternatywą dobrych stosunków z taką Rosją, jaka, jaka jest, czyli z Putinem, jest wojna. A przecież my, Niemcy, wojny nie chcemy. Większość Niemców wojny na pewno nie chce. Zwrócę na koniec uwagę odpowiedzi na to pytanie na jeden aspekt. Badanie opinii publicznej wykonane w zeszłym tygodniu w Niemczech wykazało pierwszy raz zdecydowaną przewagę nastawienia niechętnego do Rosji niż sympatycznego do Rosji. Pierwszy raz od 27 czy 8 lat, od czasów Gorbaczowa, który stał się takim idolem w RFN w ostatnich latach Związku Sowieckiego. Zmieniło się coś w Niemczech. Nie ma w tej chwili sprzyjającego nastroju w opinii publicznej niemieckiej do zgody Władimirem Putinem. Co mówię nie po to, żeby uspokoić, żeby powiedzieć, że już nieważne są te długofalowe uwarunkowania geopolityczne, ale żeby pokazać, że w danym momencie tego rodzaju pokusa zgody z Władimirem Putinem jest pokusą, którą możemy zatrzymać. Kiedy? Tu właśnie jest odpowiedź na Pana pytanie. Kiedy będziemy mieli gospodarza w polskim domu, który chce po pierwsze odbudować gospodarkę, odbudować gospodarkę. No, dla mnie taką partią, takim gospodarzem jest Andrzej Dudaj. I Prawo i Sprawiedliwość przy wszystkich krytycznych uwagach, które na temat partii, Prawo i Sprawiedliwość, wypowiedziałem i wypowiadam. Nie mam żadnej innej alternatywy. <kluczy> I oczywiście. Co do tej partii i tego kandydata, nie mam żadnej wątpliwości, że właśnie w tej sile politycznej jest nadzieja na przeciwstawienie się tej groźbie, o której pan mówił. Groźbie pokornego schylenia głowy i zaczekania, aż niemiecka i rosyjska dłoń spotkają się nad wisłą. No Na pewno tego Prawu i Sprawiedliwości Andrzejowi Dudzie nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie zarzucić. Prawda? Otóż od nas także zależy, czy w tej zmiennej, niejednoznacznej sytuacji Polska umocni czynniki gotowe do obrony przed agresją neoimperialną rosyjską, czy odbuduje swoją pozycję w Europie, czy weźmie udział w walce o zmianę instytucjonalnego kształtu Europy, czy tak jak pan przewodniczący Donald Tusk będzie realizowała rozkazy płynące z Berlina lub będzie służyła wyłącznie do przytakiwania biurokratom brukselskim. To jest wybór, który ciągle jest w naszych rękach. Tego dotyczą te wybory. Platforma jednoznacznie pokazała, że interesuje ją wyłącznie przytakiwanie silniejszym. Teraz jest to Berlin, Bruksela, ale nie tak dawno jeszcze była to Moskwa. Może znowu będzie Moskwa, prawda? Więc tego rodzaju wybór jeszcze mamy. Jeszcze dopóki ten dom Polski stoi, natomiast co do zielonych ludzików na Litwie, nie słyszałem o tym, żeby one już działały, ale po prostu może ja o tym nie wiem, a one już tam są, czy oni już tam są, prawda, i to, jeśli oni by się tam pojawili, czyli tego rodzaju wojna hybrydowa zostałaby przeniesiona do krajów bałtyckich, to oczywiście oznaczałoby, że następnego dnia będą w Polsce. To jest jasne. Niestety nie mam żadnej pewności, że ten scenariusz się nie zrealizuje. Bardzo obawiam się, że scenariusz, o którym pan powiedział, nawet jeśli już nie jest realizowany, to nie zostanie zrealizowany za tydzień, za miesiąc, za rok. To parę pytań ja sobie spiszę i to będzie już ostatnia runda pytań. Dziękuję bardzo. Najkrócej odpowiadając na pytanie. Pierwsze o kwestię no, hasła niegdyś głoszonego przez prezesa Kaczyńskiego Budapeszt w Warszawie. Przypomnę, że kiedy Jarosław Kaczyński do tego hasła nawiązywał, premier Orban nie zwracał się ku Władimirowi Putinowi, a Władimir Putin nie dokonał jeszcze agresji w bezpośrednim sąsiedztwie Polski przy wszystkich zastrzeżeniach. Sytuacja się zmieniła. Teraz nie słyszę ze strony PiSu tego rodzaju hasła, Natomiast oczywiście przeciwnik polityczny używa tego rodzaju sugestii, że no skoro wzoruje się prawicowa opozycja w Polsce na Orbanie, to znaczy będzie prorosyjska, czyli to sługusy Putina i tak dalej. No to jest oczywiście demagogia ze strony obrońców dzisiejszej władzy w Polsce. Władzy najbardziej zasłużonej dla Władimira Putina, ze wszystkich, jakie mieliśmy od 1989 roku, nikt nie zasłużył bardziej na order od Władimira Putina niż premier Donald Tusk. Żaden Leszek Miller, żaden y, Cimoszewicz, nikt. Otóż y, niezależnie od tego pozostaje pytanie, dlaczego dzisiaj jeździ powiedzmy, klub Gazety Polskiej do... Na Węgry. Myślę, że bardzo dobrze, że jeździ na Węgry, dlatego że Węgrzy, ci, którzy popierają premiera Orbana, oni nie są entuzjastami Władimira Putina. Oni chcą po prostu wolnych Węgier. I nasze historyczne tradycje, o których mówiłem, przypominając Franciszka Rakoczego, naprawdę nas do czegoś zobowiązują. Myślę, że mamy sympatię u Węgrów i mamy możliwość zachować naszą sympatię do Węgrów także bez narażenia naszych interesów. To nie znaczy, że tylko na Węgrzech powinniśmy się koncentrować, powinniśmy szukać naszych przyjaciół dalej gdzie indziej. Zaniedbaliśmy Rumunię, całkowicie bardzo ważny kraj. W ogóle do niej nie sięgamy bałtyckie kraje oczywiście no dzisiaj najbardziej narażone tu można by wymieniać cały szereg nie układa nam się w stosunkach z Czechami niestety rozmijamy się jakoś ale jest cały szereg krajów o które powinniśmy zabiegać to że jeździmy na Węgrzech na Węgry przedstawiając obóz patriotyczny w Polsce nawiązując bezpośrednie kontakty to bardzo dobrze róbmy to wobec innych krajów tak samo tak mi się wydaje innych krajów naszego regionu Sprawa druga i jeszcze jeden aspekt. No, pamiętajmy, że Węgry w tym układzie, jaki jest obecnie, są na pewno naszym sojusznikiem w walce z tą cywilizacyjną zarazą, która niszczy Europę. I pod tym względem premier Orban nadal jest naszym sojusznikiem. To, że broni patriotyzmu, to, że broni tradycji chrześcijańskiej, jest kalwinem, ale broni tej ważnej części historycznej tradycji i duchowej Węgier. To jest coś, co powinniśmy docenić, szukać takich partnerów. To, że zwraca się ze względów taktycznych ku Rosji, ubolewam nad tym, bo uważam, że jest to zasadniczy błąd. Ale to nie znaczy, że w innych kwestiach nie możemy się z nim zgadzać. Sprawa druga, przez panią tutaj podniesiona. Co będzie po wyborach, prawda? Załóżmy, że wygramy. Czy nie będzie jakiejś nowej walki na wzór ukraiński? Że ten scenariusz ukraiński zostanie powtórzony w Polsce w postaci buntu sterowanego z zewnątrz przeciwko władzy, którą, miejmy nadzieję, wybierzemy w demokratycznych wyborach i przekażemy ją w ręce dzisiejszej opozycji. Prawda? Otóż, oczywiście, tego rodzaju zagrożenie jest poważne i dlatego konieczne jest, żeby prezydent także był nasz, żeby odebrać możliwości tej gry politycznej, która pozostanie, jeżeli urząd prezydenta będzie w tych samych rękach, które dzisiaj rządzą Polską. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć pełny mandat demokratyczny, który trudniej będzie zakwestionować. Mandat demokratyczny potrzebny do tego, żeby telewizję publiczną uczynić publiczną. To jest bardzo ważne, bo TVN-u, Polsatu nie zmienimy tak łatwo, bo to są telewizje prywatne, ale to co robi telewizja publiczna jest rzeczą najstraszniejszą, zbrodniczą po prostu która musi być rozliczona, bo to są ludzie, którzy za publiczne pieniądze zajmują się złą rzeczą, powiem tak najogólniej rzecz biorąc. I to powinniśmy zmienić, żeby obronić się przed tym czarnym scenariuszem, o którym Pani mówiła. Zdobyć bardzo mocny mandat demokratyczny w obu wyborach, żeby zmienić sytuację medialną w Polsce, żeby uniemożliwić ten zmasowany atak kłamstwa, z jakim mieliśmy do czynienia, przypomnę, w roku 2005-2006-2007. Kiedy mieliśmy swojego prezydenta i swój, swój rząd. A więc scenariusz, który pani mówiła, o którym pani mówiła, też mnie bardzo niepokoi. Jedyną receptę widzę, widzę na to, by go uniknąć w maksymalnej mobilizacji wyborczej teraz. Pani tutaj poruszyła inny dramatyczny scenariusz, a mianowicie Putin chce wojny, jeśli ją wypowie, co możemy zrobić? No cóż, jeśli byłby to scenariusz, który miałby się zrealizować teraz, nie daj Boże, mam nadzieję, że tak nie będzie. No to istotnie niewiele możemy zrobić, bo nie mamy kontroli nad państwem, prawda? Nie mamy, woj... ale nie nawet to wojsko, które mamy, które jest słabe, można wykorzystać do celów podwyższających koszty ataku rosyjskiego na Polskę, albo można nie wykorzystać w ogóle. To, jest, to leży w rękach tych którzy rządzą polskim państwem co można zrobić no, zgłaszali się na ochotnika ludzie powiedzmy na podlasiu zgłaszali się ludzie na podlasiu wiem już w zeszłym roku na ochotnika żeby ich przeszkolić w dziedzinie strzelania żeby dać im broń tego rodzaju tradycje no niestety są rozpaczliwą powiedziałbym odpowiedzią na wyzwanie o którym pani powiedziała tak powinniśmy się uczyć obrony Terytorialnej kraju, coś co formalnie <klucz> mamy zapisane w ustawie o obronności. Tylko nie realizujemy tego. Trzeba nauczyć młodych ludzi w Polsce znowu bronić swojego kraju. Trzeba zrobić... I w razie powszechna mobilizacja. Oczywiście, no, ale trzeba się tego nauczyć najpierw, co robić w tym momencie, <laughs> prawda? Dalej. Tutaj pan dał przykład praktycznego działania, przeciwstawiając takim teoretycznym seminarium jak dzisiaj. Z punktu widzenia, powiedziałbym, poprawności językowej, pół żartem, niestety, pół serio powiem, że nie wolno używać określenia seminarium. Używa się określenia owularium w obecnie poprawnym języku. Ale zupełnie serio mówiąc, myślę, że takie spotkania jak to oczywiście, mnie o tym trudno mówić, nie wiem, czy mają sens, ale. Jeśli mają sens to z mojego punktu widzenia taki żebyście państwo mogli rozważyć argumenty, którymi możecie się następnie posłużyć w rozmowie z tymi, których chce pan przekonywać. Bo sama gazeta bez słowa, bez rozmowy nic nie da. Gazeta nie. Tylko kontakt osobisty, tylko rozmowa osobista może zmienić człowieka. Media mogą oczywiście zniszczyć rozum. Ale przekonać człowieka można tylko w osobistym kontakcie, mówiąc, że to co na papierze napisane, ja przemyślałem i potrafię wzmocnić argumentem to, co tu na papierze dziennikarz napisał. A same gazety myślę, że też nie wystarczą, dlatego że musimy walczyć. Upierać się przy tym, żeby zmieniać kształt tych gazet, żeby nie pisały jeszcze raz to powtórzę o Durczoku, o jakichś celebrytach, wszystko jedno, czy naszej strony. Czasem się czuje jak prawicowy ćwierć celebryta. To nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne. Są ważne sprawy, o których trzeba mówić i pisać. Nie pisać o głupotach. Oczywiście potrzebna jest masowa mobilizacja, powiedziałbym, do różnych działań, takich, o których Pan mówił, i takich, które tu realizujemy. Pan profesor, o, na pewno. <grych> tak. <grych> ostatnie, ostatnia, ostatnie dwie sprawy. Wspomniała Pani tutaj, czy Pan, przepraszam, nie pamiętam o Pani, przepraszam, o strukturach pisu, które blokują zmiany, nie chcą, są de facto strukturami establishmentowymi, zwłaszcza na tym niskim szczeblu powiatowym. No tak jest, ale to właśnie nasza mobilizacja w, tych, w wielu wypadkach, nasza mobilizacja w tych wyborach, na przykład w ruchu na rzecz kontroli wyborów, stworzenie z niego masowego ruchu. Może zmusić do działania te struktury, jeżeli my się zorganizujemy. Nie w drugą partię, bo wtedy będziemy robili to samo, co każda inna partia. Zabiegali o swój interes, prawda? Tylko w ruch społeczny, który, jeżeli się zorganizuje do konkretnego, bardzo ważnego zadania, jakim jest kontrola wyniku wyborczego, może zmusić naszą główną partię opozycyjną, źródło naszej jedynej politycznej nadziei w tych wyborach, do lepszego działania. Bo tak, no to pozostaną nasze indywidualne głosy, będziemy się odbijać jak od ściany czasem, od takich zachowań, o których pani mówiła. Na szczęście one nie wszędzie występują. No nie jest tak, że wszyscy tak w PiSie się zachowują. I ostatnia sprawa. Pan Lipiński poruszył kwestię braku pomocy ze strony czynników, powiedziałbym, samorządowych czy jakichś innych lokalnych dla inicjatyw mających upamiętnić. Historię w tym przypadku film o polskich lotnikach. Myślę, że z tym się spotykamy na każdym kroku. I tu odpowiedź, jaką mam, jest bardzo ogólna. Musimy zmienić wychowanie. Wychowanie tych, którzy zajmą miejsca dzisiejszego rektora, prawda, który tej szkoły w Nęblinie, który mówi, że nie ma pieniędzy na, na upamiętnienie, no. Jednego z najważniejszych patriotycznych dokonań polskich żołnierzy w XX wieku, czyli wysiłku polskich lotników w II wojnie. Bo on tak został ukształtowany przez ostatnich 8 lat rządów Platformy, że liczy się tylko interes, biznes, pieniądze i że liczy się tylko własna promocja czyli jego szkoły w tym przypadku, prawda? Jak najwięcej rozumiana. Znaczy, nie mówię personalnie, bo nie znam człowieka, ale myślę, że tego typu zachowań jest pełno dookoła nas. Dlaczego? Bo zostaliśmy zdemoralizowani, bardzo wielu z nas, przez antyedukację szkolną, zarówno jak i tą medialną, która tego rodzaju postawy promuje. Nie kradniesz, jesteś głupi. Dajesz komuś na cenną inicjatywę, zwariowałeś, powinieneś oszukać raczej. Inaczej jesteś frajerem, jak to określił pan minister Sawicki. Otóż to jest całe zadanie, najtrudniejsze, jakie musimy podjąć: zmienić system wychowania w Polsce, nie tylko szkolnego, ale wychowania nas jako obywateli i współobywateli, że złodziejstwo nie jest miarą, powiedziałbym, sukcesu życiowego, że miarą sukcesu życiowego jest powodzenie naszej ojczyzny i wkład, jaki w to każdy z nas może wnieść. Praktycznie tak jak Pan o tym mówił, każdy z nas coś może zrobić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.